Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku *Titled Grail, The Fall of Avalon. Słuchajcie, no i co? No i tak jak obiecałem ostatnio, zwiedzamy sobie kryptę. O, to jest ten moment, to jest ten moment. Przeklęte, w zasadzie przeklęte mauzoleum, nie kryptę, przepraszam, bo kryptę to wcześniej żeśmy zwiedzali. Teraz przeklęte mauzoleum nas czeka. No zobaczymy, co tutaj będzie w środku. No, to w tamtym były jakieś nieumarłe szkielety. Nic w sumie niesamowitego. Tutaj widzę, że też się zaczyna jakimś nieumarłym na sam wstęp. Natomiast jeszcze szkielet i kolejny nie umarły. No dobra, na chilku zrobimy to. Tym bardziej, że mogę. Mogę się tak podkraść do nich po prostu? A, i on by nie ogarnął, gdyby nie fakt, że się obrócił. Dobra. No to git. Chodź. Pyk, Nara, następny. Zapraszam, kto jeszcze? O kurwa, jeszcze paru ich jest tutaj. Dobra, cyk. Nara. Szkoda, że nie jest tak, że jak uderzam w jednego, i on leci dalej. I uderza w. Na sam coś widziałem. Albo mi się wydawało, że widzę. I on uderza w następnych, to im zadaje damage. To by było zajebiste, nie? To by było mega mocne. A tymczasem, dobra. Mamy co tutaj? Kości jakieś. Mamy zepsute mięso, skrzepy. W sumie skrzep to mi się przyda. Zepsute mięso chyba też, bo jak dobrze pamiętam, one są do wytworzenia jakiś tam mikstur czy czegoś. Dobra, na spokojnie. Czacha się przyda. Czacha dymi. Ale tu nic nie widzę. Ty, tutaj jest jakby. Moneta. Co to? A, pochodnia taka wbita, dobra. Tu stały podejrzewam. Wcześniej te posągi, które mnie atakowały w tym wcześniejszym miejscu. O! Ten mocniejszy nie umarły, trzeba uważać. Dobra, nic ciekawego tu nie ma. Tu też nie, widzę, że minąłem jednego kolegę. Chodź, chodź, panie kolego, chodź. O! Wow. Ty, ci nie umarli! Jacyś. Twarci się zrobili! A skąd on tu? Oni się tu będą cały czas respić, czy co? Czekajcie, bo teraz tak, tu jest jakieś przejście, takie bokiem. Więc może pójdźmy sobie najpierw tędy. O! No tak. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie, już ich łamiemy tu w pół. Panie kolego. Dobra, wypad mi stąd. Czy są tu jakieś itemy? Brakuje mi czegoś takiego jak w Wiedźminie jest to nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale ta percepcja, że wiecie, że pokazuje wam gdzie mogą rzeczy leżeć. I czegoś takiego mi tutaj brakuje. Żeby po prostu troszeczkę łatwiej było ze zbieraniem, bo czasami Jest tak, że człowiek nie wie do końca, oj, co może zebrać, a co nie Ładnie przycięło idealnie na zapis I to tak jest, wiecie, takie jest O, mocno kontrowersyjne, no O kurwa, nie trafiłem go No spokojnie, kolego No kurna, no ale Oła, wow, ty gnoju Posłuchaj mnie Aha, no super Super stary, że stoisz w tym, że stoisz w ścianie Świetna sprawa, nie ma to tamto. Opał uroków nakłada truciznę. Ej, Dobra, gra do bicie, jakieś itemsy. A czyli to było takie. takie miejsce, gdzie mogłem sobie po prostu jakąś znajdkę znaleźć. Aha, no okej, okay, no niech będzie. Niech będzie, słuchajcie, niech będzie. Najważniejsze, że mamy to załatwione, możemy iść dalej teraz. No i co, i tak się zastanawiam, czy idziemy czyścić na nabrzeże, Czy może wracamy. i będziemy. kurna misję robić dalej. Tak, sobie, tak się, kurna, zastanawiam. Co byłoby ciekawsze. Tylko poczekajcie, gdzie ja mam mapę? Co ja mogę w ogóle zrobić? A tu mam tylko znaczniki miejsc. Oj, nie chciałem tego. Mam misję. A, odroczenie płatności. Mogę wrócić, no tak. Czy ja mogę się teleportować z dowolnego miejsca na te miejsca szybkiej podróży? Ej, bo to by było całkiem spoko w sumie. Mogę! Ej, zajebiście! O kurwa. Dobra, ale tego się nie, tego się nie spodziewałem. Że się zrespi i od razu będą tu na mnie jakieś kurwa trupojady czekać. No, no i jeden, no przecież rozwalę zaraz tą kapliczkę, a ciebie nie. O. Szał w się. Dobra, to się przyda. Czyli. Czyli tam oby się respią jednak. Co jakiś czas. No tak, no bo ci też się zrespili. Chyba że to jest na takiej zasadzie, że jak wczytam save'a, to oni się wtedy respią. To w sumie nie byłoby głupie. Dobra, czekajcie, bo tu tak trzeba troszeczkę tego HPK odnowić. Idziemy do kolegów. Zobaczymy, co oni nam tu powiedzą. Czy będą zadowoleni z tego, że ich uwolniłem? No bo jakby nie było ich uwolniłem w pewnym w sensie ja zmyślałem, że ich już tu nie ma, nie? Siemano. Jak poszło? Kurwa, nie wiem. Nie powiedzieliście mi prawdy. A, naszą prawdę, no tak. We really can't let you live, can't we? Aha! Czyli jeszcze tych muszę teraz zabić? No dobra, no jak chcecie, panowie. Jak chcecie, no słuchajcie. Mi to było bez różnicy. No mogłem was zostawić przy życiu. Ale w tej sytuacji to w sumie jebał was pies. Dobra, zobaczmy. Mamy dwa punkty do rozdania. Tak, like, na pewno siłę. I co dalej, co dalej, co dalej? Kondycje dla uników, duchowość na pewno nie, praktyczność, percepcja, zmniejsza hałas podczas skradania, zwiększa ceny sprzedawanych przedmiotów, trwałość wytrychów. To szczerze bez sensu. Znaczy, wszystko na 8 byłoby sensowne według mnie, bo od 8 macie te. Jakby to powiedzieć, możliwość wpływania w dialogach na kogoś. Ale tak szczerze, to niewiele to zmienia. Dobra, dam sobie to i wytrzymałość. I tak to mamy i teraz dalej. Teraz dalej. Udźwig mamy zwiększony. Pomyślmy. mi wrogowie, to nie. Walka dwoma brońmi, to nie. Silne ataki zadają 50% więcej, ale pochłaniają 10 many. Bez sensu. Poza używania broni i tarczy, koszty kondycji są zmniejszone. To nie. Kiedy masz poniżej 20% zdrowia, otrzymywane obrażenia zostają obniżone, a zadawane zwiększone. To jest dobre, szczerze. To jest dobre. Przytrzymanie silnego ataku przez 3 sekundy pochłania wszystkie punkty kondycji, ale sprawia, że atak jest. To nie, to bez sensu. Aha, i tu... A, bo to wymaga 8... Okej. Okay. I tak to działa. No dobra, to te 20% zdrowia, to, to ma sens największy według mnie na ten moment. To ma sens według mnie największy na ten moment. No i co? I trzeba się udać do rogów południa. Trzeba się udać do rogów południa. Temu bym tak... Bym go zdzielił. Za to, że sobie tu wiecznie przysypia. Ale mamy na pewno jakieś itemsy do sprzedania. Aha, tylko gdzie jest handlarka? Ty. Gdzie jest ta handlara, co tu była? Czy nie puste? Cebule sobie zbierzemy. Ryba mięta, tu nic nie ma. Trzeba wiecie, polutować. Jak jej nie ma. A bo to jest chyba noc, co? Tak wychodziło, żeby, że to jest jakiś wieczór albo noc. I oni chyba wszyscy śpią. już wie, tak szczerze mówiąc. Dobra, weźmy sobie jakieś itemy. Zobaczmy, co oni mają tutaj jeszcze w chałupach. Bo wiem, że do tych chałup się da wejść. Siema na mordo. Nie przeszkadzać, jak rozumiem, to, że tak sprzed ryja ci Rzeczy zwinę, co? Kim ty w ogóle jesteś? Oj, i, i, przepraszam, nie chciałem tak. Sorry, sorry. Jezus. O, w szafki Bimberek. Proszę bardzo. A, tu nic nie ma. Czyli tu są jakieś lochy. Czyli tu bym trafił, jakbym był niegrzeczny. Tu trzeba uważać. Tu trzeba uważać. No dobra. A tutaj. O kurwa, co ja otwieram, czekajcie. Wymaga klucza ortalich. No dobra. No, co mi tam? Mam tylko nadzieję, że w środku nie będzie mnie nikt chciał poturbować za to, że wlazłem. O! A ja je, jej do chaty się wtópcyłem. Trochę przypał ogólnie. Ale może ma tu coś ciekawego? Pałka z kolcami. Nie no, serio. Serio? I tu nic nie ma, co jest? No nie opłaca się wbijać na ten, nie opłaca się ich rabować. W sensie, tak jak w Gotiku było, że sobie wchodzicie i opędzlowujecie ludziom chaty. Tak tutaj szczerze nie opłaca się tego robić, mam wrażenie. No bo co? No nic by mi to nie dało, nie? Oj? Oj, ale zlagowało mnie. Nieładnie. Dobra, szkatułeczka. Naznaczona skóra. Naznaczona to, co... I w ogóle najlepsze jest to, że ci strażnicy stoją koło mnie, nie oni przechodzą. Ja sobie opierdalam od... jakieś te. jakieś itemsy, nikt się nie czepia. Dobra, jeszcze tu jest wzmocniona. Może ten coś lepszego. <laughs> Uuu. No dobra To tu się opłacało wchodzić Tu się opłacało wchodzić Tu się opłacało wchodzić Bo tym samym sposobem Mamy lepszą zbroję I to naprawdę lepszą Zwiększa maksymalne punkty kondycji o 15 Tamto o 30 No dobra Ale w ogóle jak ona wygląda Ty W porównaniu do tej Dużo lepiej, szczerze. Ej, ta, ma ta maska fajnie wygląda. Ale ona nam nie daje zbroi w ogóle. Tylko pytanie, czy dwa zbroi są tego warte, żebym ja się nad tym spuszczał jakkolwiek. Szczerze mówiąc, no tak się... Tak się zastanawiam powolutku. Ty, te złote pierścionki są po 300 wywarte? Co wy pierdolicie? To takie drogie jest? O, kurwa. Dobra, nie, zwiedzamy sobie. Zwiedzamy sobie te miejscówki. Jednak myślałem na samym początku, że... A, nic ciekawego nie ma. Ale może jednak coś ciekawego jest. Zobaczymy, co oni tu dalej w tych skrzynkach mają. Bo może ktoś tu będzie miał jeszcze lepsze rzeczy. Kurwa krople żołądkowe, super. Superancko jest, nie? Tylko szczerze. Ja nie czuję żadnego ryzyka tych kradzieży tu. I to dosłownie żadnego, zero. Bo oni nie reagują jakkolwiek na to, że ja tutaj cokolwiek otwieram, przesuwam, ruszam. Nawet ci, którzy stoją i patrzą, to oni mają to jakby gdzieś, nie? No chyba, że jest tak, że jakby on któryś z nich wstał, a ja bym majstrował przy skrzynce, to wtedy by się zdenerwował. No to okej, okay. ale na ten moment nie widziałem takiej opcji w ogóle. Ale ładnie mi kradzież rośnie przynajmniej. Leveluje sobie super na nich. No i kolejne krople żołądkowe. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. O, tu jeszcze jakaś skrzynia została. Wróżkowa maś, no e, dobra, gówno. Gówno nic nie zrobiłem, gówno. No, no myślałem, że będzie też jakaś. No bo tam zbrojkę trafiłem chociaż, nie? I to nie byle jaką tą zbroję, żeby nie było. Nie byle jaką. No ale z drugiej strony to widać, że to jest ziomek, który handluje tym. Więc może w ten sposób trzeba to robić, że wiecie, że tych, którzy handlują tymi item, sami odwiedzać. Jest ich tu paru. Więc może któryś z nich tam coś tego. Co to jest za kamień Ej, mogę tutaj itemy sobie skraftować. Rycerski napierśnik, 100 zbroi w ogóle. Na co ja na to potrzebuję? Rudę żelaza i linę. O kurwa. Ej, to jest mocne. Dobra, najpierw ten hełm sobie zróbmy. Zróbmy sobie ten hełm. No ja wiem, że nic już nie będę mógł zrobić. Ale mam zakuty łeb teraz. <laughs> ale przynajmniej kurna. Ej, ale szczerze? Mega to fajne. Mega to fajne, że można sobie samemu brońki kraftować. Myślałem, że nie będzie tutaj takiej opcji. A tu proszę bardzo o Liny jeszcze. Czosnki, jakieś inne rzeczy. Przydałoby się... Pienik drąbania drewna. Co jest? A mogę se drewna narąbać po prostu tym sposobem. Kurwa za dużo go narąbałem. Ej, fajne! A, bo się kiera podniosę od razu. Dobra, to upuśćmy sobie ją. Ej, szczerze, to jest mega fajne. Jakieś szaty, kasza. Te rzeczy sobie pozbieram. Wytrych, miksturki. No dobra. Wejdźmy sobie tam do środka. I zobaczmy, czy on tam czegoś ciekawszego nie ma w środku jeszcze. I kurwa tu jakiś cydr jest jeszcze. Poczekajcie, poczekajcie, tu trzeba opierdolić wszystko. Zanim pójdziemy dalej. To Tu nic w tych beczkach zostać nie może. Nawet ziemniak. Dobra. Wbijamy się tam do chaty. Tylko tu łatwy ten, łatwy zamek, to ja nie wiem szczerze mówiąc, czy tutaj coś ciekawego będzie. gościu ma kapustę. Cydr. Kleszcze. Ja nie widzę tu żadnej skrzynki, żeby on miał. Bez sensu, dobra, wychodzimy stąd. No myślałem, że będzie miał coś. Jak na kowala przystało, mógłbym mieć chociaż jakiś fajny miecz gdzieś nie wiem, zaczepiony czy coś. No ja bym się nie obraził, nie? Ja bym się nie obraził, jakiś dobry miecz dwuręczny albo nie wiem jakiś topór chociaż coś. Oj mam przeciążenie, super sprawa. I ja muszę gdzieś to sprzedać. Co nieco muszę gdzieś sprzedać. Bo faktycznie jest problem. Jest problem, jestem przeciążony i troszeczkę to jest denerwujące. Może jakiś gówno miecz mam do wyrzucenia, albo o właśnie, albo jakiś kilof przynajmniej jeden. Albo nie wiem, ze trzy łopaty, bo po co mi one. W sumie te młoty grindlowa, które są warte całe nic, to też można by było wywalić. O, trochę śmietniczku się narobił, ale może o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, czekajcie, kogo my tu mamy? Jakiś strażnik, buty rybaka, wołowinka. Nie przeszkadzaj sobie, kolego, nie przeszkadzaj sobie. Spokojnie. Ja tu nad wszystkimi temami czuwam, jak coś. Klucz brata Rajgara. Dobra. Tu też łatwo. Czyli tu też pewnie nie będzie skrzynki, jak łatwy był. Modlitwa wygnańca. Jak chcecie sobie przeczytać, to proszę bardzo. Komentarz do podziemnych cudów. A, tylko nic mi to nie dało. Myślałem, że da mi to jakieś schematy czy coś. O, sakiewka się przyda. Sakiewkę to ja się nie obrażę. Tu ma bimber, chłopak tylko, ale to weźmiemy, może się przydać akurat. Bimber akurat może się przydać do czegoś. Za flaszkę w życiu wiele rzeczy można było uhandlować. Spiryt też weźmiemy. Co, nic więcej nie ma, no to trzeba wychodzić. O, jajko, goździki miód pitny. Takie rzeczy się w sumie przydadzą. Do craftingu chociażby, nie? Chociażby do craftingu. Dobra, i jeszcze ta chatka od razu. A, bo to jest ta sama. No, to jest ta sama chata, więc co? Tutaj się wbijamy teraz. Klucz Jana Hebera. Potrzebny, my nie potrzebujemy żadnych kluczy. My jesteśmy na tyle wytrawni, już, no jednak 30 level kradzieży, więc... Kurwa. Puste. Co jest? Jak puste? Jak, jak puste? Co to znaczy puste? Wigor strażnika. Dobra, bierę. Nie wiem co to jest, ale bierę. Mogę tutaj jakieś rzeczy pokraftować. Weźmiemy dwie mikstury lecznicze. O, to co jest ciekawego, to on ma tu na górze. Jakieś żonkile, jakieś bielunie. Dobra, to wcale nie jest tak, że ja podskakuję i on już dawno mnie powinien usłyszeć. I wstać? Nie, nie, to nie przejmujcie się tym. Przypominam to chodzenie. Jestem ciekaw, co by się wydarzyło. Jakbym go wziął po prostu i nakliknął na niego E i zapytał, co u niego słychać. Jakby wiecie, co gra by wtedy zrobiła, nie? Czy było tak, żeby była refleksja? Eee, jesteś w mojej chacie, wy, wy, wypierdalaj dalej stąd? Czy to by było na zasadzie takiej, a, jesteś w mojej chacie. Co chcesz ode mnie? Bo to jest dobre pytanie, nie? Dobra, butelki to ja butelek nie potrzebuję. Takich rzeczy nie zbieram. Kurwa, wziąłem się Piwo wezmę, jabłka i sery się przydadzą. Nie wiem po co ten garnuszek zwinąłem. No ale trudno. A, miejsca akurat mam, bo wywalałem te największe gówna, więc jakby tu nie ma problemu. O! No witam, witam. Co tam masz ciekawego? Kai's blessings know no bounds. No pewnie, że tak. Co masz ciekawego? Miksturki leczenia. Ej! Dobra, to są rzeczy, które kupię na pewno. Czy ja chcę mu coś sprzedać? Whisky ewentualnie. Te sikierki to pewnie... Pewnie on nie płaci tutaj za nie najwięcej. Trzeba było się rozejrzeć, kto płaci więcej. Ciekawe, czy jak sprzedaję kradzione, to wtedy oni na to jakoś inaczej patrzą. W sensie cenowo na pewno, ale zastanawia mnie, jak na to patrzą, jeśli chodzi o sprzedaż. Czy nie jest tak, że jak sprzedam kradzione, to oni wtedy się irytują tym? A tu macie jeszcze alchemię drugą. Odczytałem je, żeby już mieć. No właśnie. If you're here to see the healer, don't bother. He's a quack and a butcher who likes to watch people suffer. Well, I mean it. He's a know-it-all from Camelot, but the truth is, he doesn't know shit. All those learned types think they're better than us village folk, just cause they read a book. And we'd be getting by just fine without any of their crap. Ale tak w ogóle? i came to him with a toothache, asked him to make me something for the pain, and you know what he did? he said my tooth is rotten and then sent me to osprey to get it pulled out." "not to... sounds like horse crap. my grandma was smarter than your lot, and she couldn't even read. she knew how to make a proper potion for a toothache. If I was any good at mixing that stuff, I wouldn't need to deal with quacks like Heber. Aha. I even gave him my grandma's recipe, but he said it was no good! No, Heber took it, the plonker. Said if I don't know how to make it, I shouldn't have it. And that he doesn't want some questionable home medicine spreading through the keep. You will!

Podoba mi się ile tu pan rzeczy zbierasz dla mnie. Dobra, Fabregas, słuchaj, pogadajmy. Mam kolejny nieśmiertelnik, to po pierwsze. Aha. I tyle żadnej ścieżki do nic. Okej. Okay. W sprawie tego cmentarza. Yes? Did you find out what's been happening out there? No, trochę się działo. Great. A necromancer. Just what we needed. It wasn't the dark druid from the legends, was it?

you've just arrived umowę, stary. it is what it is is a yes i do but this one's dangerous not so some time ago i sent one of my men out to bring back a deserter but he's been gone a while and there's no sign of him so now i need someone to find both of them and I'm not sending any more of my own men. Dobra. Gdzie? My best guess would be somewhere near the abandoned stronghold far to the north, but beware. Our men on the walls are convinced they'd seen dense clouds of the weirdness forming no, near the Place. To, dobry spoiler na początek stary. Dobra, ale nic więcej nie zrobię. Then you won't see the captain. It's as simple as that. It's not an easy task, so yes, if you make it back, that will be more than enough to prove your resolve. I have the impression that mega difficult mission. I have a few questions. If ma. you need to rest, you can sleep in the barracks, in a royal chamber. But it's better to sleep under a roof than under the stars, right? Especially in this horrible weather. whatever. Poza tym... Jaką brzydką pogodę. Pięknie słoneczko świeci. Mało chmurek na niebie. Co on pierdoli, kurwa, brzydką pogodę, ty? To on dawno chyba swojej mordy nie widział. Dobra, czy my tu coś mamy? A nie, tu mam zejście na dół, to tu nie chcę. Tu chciałem jeszcze wejść zobaczyć. W ogóle... Ten Excalibur, nie? Jak to wygląda w ogóle? Interakcja A to zabija jak się to. Do... Co jest? Ale mogę sobie tym sposobem ciężki pancerz i średni pancerz powbijać. Ej, to jest. Ej, to jest niegłupie w sumie. W sensie. No dobra, tracę na tym, nie? Ale. Patrzcie, jak leveluję szybciutko. Cyk, cyk, dwa lewele kole kolejne. Dobra. HP się odnawia, a więc wejdźmy jeszcze tutaj do komnat, zobaczmy co jest. Bo ja nie pamiętam, czy myśmy tu finalnie byli, czy nie byli. Ty, ale chyba byli, bo tu nic nie ma. Myśmy tu byli, nie? U whisky zostało, nic ciekawego. A, tu klucz strażnika był wymagany, żeby przejść. Ale ten miód pitny sobie dupniemy. Szkoda, że nie mogę. Szkoda, że nie mogę, kurna. Nie wiem, rozwalić tego. W sensie rozwalić nie zamka, ale. Yy, że nie mogę tam po prostu sobie wejść jakimś sposobem innym aniżeli tym tak zwanym standardowym. O! O! Kie, te jakie wejścia tutaj, proszę bardzo. Winko. A, tu jest chyba to, to miejscówka, gdzie mogłem sobie spocząć. Jak rozumiem. No, faktycznie. Wygląda słabo, wręcz bym powiedział. Nic ciekawego nie ma. No, rudy żelaza jeszcze potrzebuję gdzieś znaleźć. Albo kupić w sumie, bo to niekoniecznie znaleźć. Może kupić po prostu. Żeby nie było głupie jakby my kupili. Może ma to jakiś sens. Mm -hmm. Tylko tu by musiał być. O właśnie, jest ten kowal. Zobaczymy czy on ma coś do, do zakupu albo do sprzedaży. ma, no. Nie mam pojęcia, może dlatego, że ma broń. Ja pierdolę <laughs> jaki suchar.

Nie pierdol, że mogę to rozłożyć na rudę żelaza. Zojebiste, ej szczerze? Mega mocne to. Bo tym sposobem mogę sobie teraz skraftować kolejne rzeczy. Mega mocne to, dobra. Kraftujemy. Ile mi brakuje? Skóry mi brakuje tylko. Możemy, można kupić u niego skórę. Tylko czekajcie, co ja to sobie skraftowałem teraz? To były te, nie? Kurna, ej, fajne, fajne to. Tak, można u niego skórę kupić, tylko nie pamiętam kurwa, ile to kosztowało. Ktoś pamięta, ile to kosztowało? No w sensie, ile trzeba było tego? Żadnych broni ciekawszych nie ma. Nie wiem, kupię trzy. Może tyle wystarczy. Czy ja mam tu coś do sprzedania? No parę rzeczy w sumie mam. Gladiusa, wędkę sobie zostawię, łopatę zostawię. Kostur czaszki za całe zero. Ciuchy. Ciuchy to możemy sobie spokojnie posprzedawać. Co prawda one są warte całe nic, ale. Lepsze to niż nic, nie. Dobra, te złote piździonki też raczej mi nie będą potrzebne. Tutaj mam jakieś dodatkowe rzeczy. Dobra. Tu raczej nic do sprzedania. Czy z narzędzi kowalskich coś mogę mu sprzedać? Miód pitny, wino. Dobra, nic ciekawego, ok. Dobra, skraftujmy sobie to. Czekaj, czego ja potrzebowałem? Butów, nie? Butów. Kraftujmy sobie te buty. Kurda, no i teraz mam dobry gir. Pytanie tylko: ile ja w takim razie mam? A, zbroja mam, pancerz średni, ok. Ale ogólnie gear ma 107, 135, 152, 175 pancerza. Kurda, no to już jest tak! Powiedziałbym, że solidnie, nie? 175 pancerza mieć. To myślę, że już nie będą mi zadawać jakichś niesamowitych obrażeń. I jeszcze chcę wejść tu na górę, na mury. Może coś tu ciekawego będzie. A, i ten jest przejście tam w ogóle. O kurka! Dobra, wygląda to ciekawie. Tylko pytanie, czy ja mogę sobie tak po prostu przejść? Czy nie będzie czegoś takiego, że jakiś ziomek mnie tam zatrzyma i powie Eee, wypierdalaj, wypierdalaj mi stąd Bo to tak też może być, nie? O! Ryba, skóra, niedźwiedzia Żelazny... kamyk? Zwiększa maksymalne punkty kondycji o 10, dobra O! Nie, ktoś nie zrobił kolizji lin! I można sobie po prostu przez nie przejść Dobrze, dobrze, się nie rozpędziłem, bo mamy spadł Byłaby lipa trochę A Okej okay. Siemano mordo, siemano Dobra, idźmy, może da się wejść tam do środka Oj, aż zlagowało, bo save wpadł Z wrażenia Jakieś beczułki Nie da się tu wejść no nie! A myślałem, że się da. Ale to by było mocne, nie? Jakby można było wejść jeszcze tutaj na samą górę. A na to mogę wskoczyć? Mogę, tylko... Chciałbym jeszcze na to wskoczyć, żeby mieć taki fajny widoczek. Ale chyba nic z tego. O! Patrzcie, jakie widoczki na sam koniec odcinka wam serwuję. No, całkiem, całkiem ładnie to wygląda, całkiem ładnie to wygląda. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo. Do następnego. Na razie, no i cześć.